Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ponownie spotykamy się na wystawie Celina Osiecka Usługi Fotograficzne i dzisiaj chciałabym opowiedzieć o sekcji wystawy dotyczącej dokumentacji fotograficznej. W tej części wystawy wyjątkowo pokazujemy zdjęcia pochodzące z prywatnego archiwum Celiny Osieckiej. Są to zdjęcia wykonane przez fotografkę, ale również przez jej męża, Andrzeja Tytusa Osieckiego, który był architektem i regularnie dokumentował zakład fotograficzny oraz okolice zakładu. I w ten sposób powstało takie wyjątkowe archiwum ukazujące, jak zmieniała się okolica zakładu na przestrzeni tych 50 lat działania, ponad 50 lat działalności zakładu. Wydaje mi się, że zakład jest bardzo istotnym miejscem dla każdego rzemieślnika, ponieważ jest to nie tylko miejsce pracy, ale również miejsce, w którym fotograf spotyka się ze swoimi klientami i klientkami. Więc to, jak wygląda to miejsce, jest też jakąś formą komunikowania się z tymi osobami. Po pierwsze, można wykorzystać tę przestrzeń do zaprezentowania swoich jakości, swoich usług, swojego portfolio. I to bardzo skutecznie od lat robi pani Celina, przygotowując coraz to nowsze wystawy w ramach witryny oraz gabloty, która jest takim naturalnym przedłużeniem zakładowej witryny. Natomiast jest to też taka przestrzeń, w której po prostu każdy rzemieślnik spędza dużo czasu i w przypadku zakładu lokalu przy ulicy Zwycięzców 25 ta przestrzeń została bardzo mądrze zagospodarowana i znajduje się tam zarówno ciemnia fotograficzna, jak i studio, taka przestrzeń, w której możemy, pani Celina może nawiązać ten pierwszy kontakt z klientami. I myślę, że tutaj duży wkład miał właśnie pan Andrzej Osiecki. Zaprojektował tę przestrzeń, ale zaprojektował także szyld zakładu, który pozostaje w niezmienionej postaci do dziś. Tu stoję przy zdjęciach, które były dla mnie wielką radością, ponieważ przeniosłam zakład ze Zwycięzców 13 na numer 25 i tu razem z rodziną i znajomymi świętuję otwarcie. Był to dla mnie wielki moment, ponieważ córka poszła do szkoły, a ja miałam możliwość otworzenia zakładu w nowym miejscu. I na tych zdjęciach właśnie widać tą uroczystość, którą właśnie świętuję wraz z rodziną i znajomymi. Jako córka fotografki muszę powiedzieć, że całe moje życie było również związane z fotografią. Od dziecka wiedziałam, że trzeba być cichutko, nie można przeszkadzać. No i oczywiście najważniejsze, nie można zapalać światła w łazience, gdzie zdjęcia były wywoływane. Parę razy mi się zdarzyła chwila, że prawie że zapaliłam światełko. Poza tym, mimo tego, że nie lubię być fotografowana, to mam setki zdjęć wykonanych przez mamę i często był bunt, nie chcę. Ale później bardzo doceniam to, że te chwile są udokumentowane, że wspomnienia, które są utrwalone właśnie na tych zdjęciach, są taką miłą pamiątką z dzieciństwa. No i teraz z tego życia dorosłego również mamy mnóstwo fotografii. Gdziekolwiek się nie wybieramy, babcia zawsze ma w torebce aparat fotograficzny, ma mnóstwo zdjęć z synem, również pieska, który teraz pojawił się w naszym życiu. Także to jest taka pasja, która wychodzi poza zakład fotograficzny i przenosi się do życia codziennego, do życia rodziny, co jest ogromnym darem, bo kiedyś tego nie doceniałam, ale teraz z biegiem lat widzę, że jest to ogromny dar i takie wspomnienia są pamiątką na całe życie, do albumów.
Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na wystawę oraz zapraszam do kolejnego odcinka, w którym opowiemy o fotografii okolicznościowej.